Czy otrzymałeś kiedykolwiek wezwanie do ukarania za niezłożenie w terminie deklaracji? A może słyszałeś o mechaniku z Bartoszyc, któremu urzędniczki ze skarbówki próbowały wlepić mandat za niewydanie paragonu za wymianę żarówki? Może nieraz zastanawiałeś się, czy składać tak zwany czynny żal za niedopełnienie obowiązków wobec fiskusa? A może czytałeś ciekawy artykuł o mafii VAT-owskiej? Zapewne słyszałeś o przedsiębiorcach, którzy za niepłacenie podatków, oprócz egzekucji, byli również oskarżani w sądach o popełnienie wykroczeń i przestępstw skarbowych. Te wszystkie zagadnienia to prawo karne skarbowe. Ja nazywam się Paweł Wojnowski i jestem doradcą podatkowym. Dziś rozpoczynam cykl spotkań poświęcony temu, jak nieznajomość przepisów kodeksu karnego skarbowego może mieć wpływ na pracę księgowego, doradcy podatkowego czy każdego przedsiębiorcy. Zapraszam. Prawo karne skarbowe brzmi poważnie i groźnie. I rzeczywiście, najczęściej kojarzy nam się z przestępstwami skarbowymi czy karami nakładanymi przez skarbówkę. I są to po części prawidłowe skojarzenia. Jest to jedna z dziedzin prawa, która ma za zadanie chronić szeroko pojęte interesy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego czy nawet samej Unii Europejskiej. Kolejną funkcją przepisów karnych skarbowych jest prewencja i zapobieganie przestępczości podatkowej. Wysokie kary mają za zadanie oddziaływać na samego sprawcę, jak i ogół społeczeństwa. Mają pokazywać, że nie opłaca się popełniać przestępstw karnych skarbowych. Te przepisy spełniają również funkcję represyjno-sprawiedliwościową. Sprawca wykroczeń i przestępstw skarbowych powinien zostać ukarany, a penalizowanie zachowań sprawcy ma dawać społeczeństwu poczucie sprawiedliwości. Kolejnym znaczącym celem wprowadzenia przepisów karnych skarbowych jest funkcja egzekucyjna. W prawie karnym skarbowym bardziej niż o represje chodzi o egzekwowanie należności publiczno-prawnych i wyrównanie uszczerbku finansowego Skarbu Państwa, czy to jednostki samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu. Założenie priorytetu celu egzekucyjnego przed represją stanowi cechę charakterystyczną tego prawa. Przepisy karne skarbowe są tak ułożone, aby przede wszystkim odzyskać zaległe podatki, a fakt uiszczenia zaległości podatkowych czy celnych może korzystnie wpływać na sytuację sprawcy. Dla przykładu, sprawca oszustwa podatkowego skorzysta z czynnego żalu pod warunkiem uiszczenia zaległych podatków. Albo podatnik, który będzie chciał dobrowolnie podać się karze, również będzie musiał zapłacić zaległe podatki związane z przestępstwem czy wykroczeniem skarbowym. Będę o tych wszystkich instytucjach prawa karnego skarbowego mówił podczas następnych spotkań. No i wreszcie funkcja gwarancyjna prawa karnego skarbowego, która przejawia się w tym, że tak jak w innych dziedzinach prawa karnego, przestrzegane są pewne podstawowe zasady, takie jak nulla pena sine lege. Nie można wymierzyć kar, które nie są przewidziane w kodeksie, czy chociażby lex retro non agit, prawo nie działa wstecz. Znajomość prawa karnego skarbowego dla księgowego czy przedsiębiorcy jest niezwykle istotna. Od tej znajomości zależy, czy damy sobie wcisnąć mandat karny, czy prawidłowo zareagujemy na wezwanie z Urzędu Skarbowego, czy pomożemy naszemu klientowi, czy wręcz mu zaszkodzimy. Z naszych spotkań dowiesz się, czy urzędnik skarbowy prawidłowo interpretuje przepisy, czy masz obowiązek odpowiedzieć na wezwanie z Urzędu Skarbowego, czy celno-skarbowego i jak zachować się podczas prowadzonego dochodzenia. Wreszcie mam nadzieję, że dowiesz się, czy i w jakiej sytuacji sporządzić prawidłowy czynny żal. Kto ma go złożyć? Ty jako księgowy, czy może twój klient przedsiębiorca? Opowiem ci, kiedy urząd może nie uznać czynnego żalu. Jak nie zaszkodzić przedsiębiorcy? Zapewniam cię, że nieprawidłowo sporządzonym czynnym żalem można wręcz wyrządzić krzywdę swojemu klientowi. Wierzę również, że po obejrzeniu moich filmów będziesz umiał rozpoznać większość czynów zabronionych opisanych w kodeksie karnym skarbowym, takich jak nierzetelne prowadzenie ksiąg, utrudnianie urzędnikowi przeprowadzenie czynności sprawdzających, czy chociażby nieskładanie sprawozdań finansowych. Wiem, że znajdziesz odpowiedź na pytanie, kto odpowiada za przedłożenie księgowemu nierzetelnych faktur do księgowania.
czy kto jest sprawcą przestępstwa złożenia do Urzędu Skarbowego pliku JPK z nierzetelnymi danymi. Końcowo zamierzam przedstawić Wam gotowe wskazówki i rozwiązania, jak poukładać współpracę na linii księgowy-przedsiębiorca, abyście oboje nie mieli problemów z Urzędem Skarbowym. A kodeks karny skarbowy był dla Was znany jedynie z doniesień medialnych o kolejnych zatrzymanych oszustach podatkowych w karuzeli VAT-owskiej. Jeżeli masz problem z Urzędem Skarbowym, ścigają Cię z KKS-u, bądź doświadczyłeś ciekawych historii mandatowych, to zachęcam do podzielenia się nimi w grupie facebookowej Pomoc w sprawach karnych skarbowych. Postaram się udzielić odpowiedzi na każde pytanie, a w grupie zapewne znajdą się osoby, które podzielą się swoim doświadczeniem. Do następnego spotkania. Do zobaczenia.